Cześć Paszka ze swojej jamy, siema, okrągły stół, k***a, wiesz jak to jest, nie? Sorry. Słuchajcie, lider grupy FEL, Piotr Kupicha, 29 lat, gardzi fanami. Tak wygląda ucieczka Kubicy z koncertu. Jezu, w Kędzierzynie Koźlu uciekł z koncertu. Olał fanów i kibiców na widowni, olał normalnie. Odbija mu woda sodowa, dlaczego? Bo zaśpiewał piosenkę Biały Anioł. Wiecie, która piosenka na bank, wiecie. Minę zrobił taką jak kot srający na pustyni. Wypudrowany jest na maksa. Zresztą mu walił w korbę. Tak, taki układ jest. Słuchajcie, jest afera paliwowa. Skandal nad skandalami. Julia Pitera, słuchajcie, 12,5 tysiąca kilometrów przejechała, 50 tysięcy przebujała, rozumiesz? Państwowym samochodem. Ona chyba ładuje paliwo lotnicze, bo tyle by dała kasy, że szok, powinna na oleju rzepakowym jeździć. Za 50 tysięcy człowieku kupuje paliwo i zwiedzam sobie cały świat. Kąpię się w basenie przy hotelu siedmiogwiazdkowym i jem drinki, sobie wszystko jem w wodzie i żyję ja, a nie tak jak ona. GPS-a nie chce kupić i będzie wtedy git. I nie będzie błądzić. No, a nie tyle krążyć i krążyć jak krążownik Aurora. Ale ty są jaja kwadratowe. Tygrys. Tiger. Kumacie, kto to jest, nie? Michał Czewski. Były mistrz świata w boksie, rozstał się z żoną Patrycją za 250 tysięcy euro. Szok. Tu trzymają za cycki, a na dole piąchę wystawia w jej twarz. Porażka straszna, jaka tylko może być. Ale 250 euro łykła, nie? Od Tigera. No. A on dalej szuka. Nie wiadomo czego.